Witam serdecznie. Dzisiejsze spotkanie w szczególności dedykowane jest osobom opiekującym się naszymi najstarszymi mieszkańcami Gdyni. Postaram się Państwu podpowiedzieć, w jaki sposób wspierać seniorów w tak trudnym dla nas wszystkich czasie. Pandemia koronawirusa jest sytuacją kryzysową, zaburzającą poczucie bezpieczeństwa, wzmagającą lęk oraz brak przewidywalności, co wydarzy się jutro. Przede wszystkim jednak jest zagrożeniem dla osób w wieku 65+, ze względu na ich choroby, ekstremalny stres, które osłabiają układ odpornościowy. Jak wzmocnić naszych seniorów? Otóż wiadomo od dawna, a badania w psychologii to potwierdzają, jak ważne i skuteczne jest w trudnych sytuacjach wsparcie czy obecność drugiego człowieka. Tak więc wsparcie rodziny, opiekunów, sąsiadów i wolontariuszy jest nie do przecenienia, w szczególności wtedy, kiedy senior nie ma możliwości kontaktu z bliskimi za pomocą medialnej technologii. Na czym powinna polegać przynosząca dobre efekty pomoc seniorom? Przede wszystkim na zastanowieniu się, co chcemy osiągnąć poprzez nasze wsparcie. Mówi się, dobry plan to podstawa. Priorytetem w naszym planie jest samopoczucie osoby w wieku senioralnym, aby czuła się zaopiekowana, bezpieczna, akceptowana, żeby mogła liczyć na pomoc bliskiej osoby w trudnej sytuacji. Nasz senior może doświadczać wielu dolegliwości związanych z wiekiem. Może mieć słabszą pamięć, koncentrację uwagi, wolniejszy proces myślenia, czy nawet zaburzenia równowagi. Objawy te wzmaga ostry stres. Nie jest łatwo pamiętać wtedy o zaleceniach lekarza. Zabezpieczenie osoby starszej w lekarstwa, umieszczenie przypominaczy, chociażby karteczek na lodówce, pozwoli uniknąć zagrożenia zdrowia i życia. Zaopatrzenie w pożywienie, środki czystości, a obecnie w środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe pozwoli łatwiej egzystować seniorowi w czasie pandemii. Osoby, które wspierają seniorów, są koordynatorami działań wokół seniora. Mogą one dopraszać do wsparcia różne służby: pielęgniarkę, lekarza, panią z apteki, czy po prostu poprosić sąsiada, żeby zapukał drzwi obok i sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Ogromne znaczenie ma sposób komunikacji z osobą starszą. Ciepły ton głosu, cierpliwość, empatia, wrażliwość na jego osobę, na to, co do nas mówi i jakich doświadcza emocji. Człowiek pod wpływem silnego stresu traci równowagę, a to utrudnia wykonywanie codziennych czynności. Opiekun pełni tu bardzo ważną rolę. On jest w pierwszym kontakcie ze swoim podopiecznym i może zareagować. Po prostu rozmową. Aktywne słuchanie, zachęcanie do wyrażania emocji, akceptowanie ich pomoże w oswojeniu lęku, jakiego doznaje nasz senior. Nieocenione są techniki reminiscencyjne. To jest poszukiwanie wraz z seniorem w jego przeszłości skutecznych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami życia. Pozwoli to zobaczyć seniorowi, że ma w sobie takie zasoby, które kiedyś już się sprawdziły. Porozmawiajcie o tym. Regularne rozmowy są i będą znaczącym czynnikiem, który będzie fundamentem do odbudowania stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa i obniżenia lęku. W końcu to nasi seniorzy są skarbnicą wiedzy i doświadczenia i nie ma większych od nich ekspertów od radzenia sobie z wyzwaniami w ich życiu. Wystarczy tylko życzliwy opiekun i ciekawość drugiego człowieka. Korzystajcie z naszego wsparcia. Jesteśmy dla Was.
Thank you.